Kurde ty. What? Okej, okay. Karpas. Co my tu mamy? Nobla, to było z 17. To z dzisiaj jest. Corse Cidenti Challenge z 17 roku. A tu z 6 Nobel M400. Nie wygląda ten samochód dobrze, powiem ci. Tak jakby... tak jakby no niezbyt. Zobaczmy, jak on tutaj wygląda dookoła. Co o tym myślicie? Tak... Tu przypomina mi troszeczkę Lotusa Elisa G1? GP1? Zapomniałem, jak się nazywał. Taki też był poszerzony. Okej, dobra, no sprawdźmy go. Taki dziwny, taki sobie, nie? Nic specjalnego, kurde. Lubić się go nie da, nienawidzić też nie, tak nie wiadomo, o co chodzi. Dobra, zobaczmy. Okej, tu możemy coś otworzyć, nieźle. Mamy ogromnego RTX-a 115-70. Fotele wyścigowe, samochód generalnie taki chyba torowy bardziej, co? W środku bardzo, zobaczcie, bardzo, bardzo oszczędnie. Tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Ale klima chyba też tam była, jakieś nawiewy są. Zdaje się, że jest to samochód dopuszczony do ruchu ulicznego, bo zobaczcie, mamy kierunkowskazy, nie, jakieś tam są. Światła jakieś takie pełnowymiarowe są. Samochód się cały otwiera. Jakby ciekawe auto, no nie? Myślę, że interesujące. Dobra, posłuchajmy, jak on brzmi. Taki sam... Fura wydaje się generalnie mała, mamy silnik montowany centralnie, więc są predyspozycje do tego, żeby to jakoś ciekawie skręcało, prawda? Biegi zmieniają się 3 godziny, więc pewnie w standardzie jest tu manualna skrzynia biegów albo coś. Taki samochód, no nie, taki, okej, no, samochód jak samochód. Ty, on jest w standardzie w klasie S1, to nie ma żartów. Klasa S1. Dobra, dupa, lecimy tuning. Jestem akurat koło chaty, doskonale. Bijemy tuning. Środek pokazać. Środek wygląda tak. Nie, to nie ma co, tu trzeba tuning robić, człowiek. Ale klasa S1 w standardzie i to nawet, no, początek klasy S1 można powiedzieć, nie? To jest całkiem nieźle jak na standard, umówmy się, to nie jest źle, naprawdę. Ale tutaj jej ramię wystaje dziwnie, tej mojej postaci. Ty, ale patrzcie, jakiej wysokiej jakości skóra jest na tej mojej postaci, widzicie? Patrz, widać normalnie takie pory skóry. Widzisz to? Zobacz. Widać pory skóry, jakieś takie... Ładna ta tekstura, znaczy tekstura skóry jest w tej mojej postaci, naprawdę. Nice. Aha, tego się nie spodziewałem po Fordzie. Okej, zbieramy, wbijamy do chaty. Wyłącz klimę plus 10 koni, może i tak. Dobra, robimy tuning, zobaczymy, czy jest jakiś body kit? Wątpię. W przodu wygląda trochę jak Jaguar, takie te lampy podobne do Jaguara XJ220 bodajże. Ile ty, ile opcji tuningowych tutaj mamy, jakieś silniki. Ja bym mu coś takiego dał, 3-litrowe V8. No, 3-litrowe V8 tu pasuje. Pyk, pyk. Podejrzewam, że nie ruszę z miejsca teraz. Będę musiał jeszcze szersze kapcie zainstalować. Więcej mocy już mu tu nie wrzucam, bo to będzie przesada dla tego auta. Dawaj, najszerszy kapeć, bo słuchajcie, mocy to mamy tu. Ty, no nie jest dużo niby. No, władujemy mu wszystko, co się da. Z taką wagą powinna być kosa, nie? Ciekawe, kurde. Się przeważnie źle kończy, jak ładujesz dużo, wiesz, mocy do samochodu. Ale zobaczymy, zobaczymy, co się stanie. Dobra, no i sprawdźmy. Jedziemy, jedziemy. Kurde, ty. What? Okej, tu wypadł, ale jechałem naprawdę szybko. Ty, jak on skręca. Pierdzielony. Znaczy, jest taki strasznie responsywny.
Ja myślę, że można zrobić go na koksa, tylko ja tutaj taki byle jaki tuning zrobiłem. Dajmy tu jeszcze negatyw trochę. I tu musimy dać takiego. Spróbuję takich ustawień, zobaczymy, bo kurde jest ciekawie. Wow. Cofamy. I co, jakiegoś wyścigacza trzeba czepnąć. Pa. Wow! Ale robi. Ależ to skręca, kurde. Prawie ten zakręt wyrobił. No wiadomo, że to nie jest Sesto Elemento, nie? Ten Forza Edition, ale jest chyba całkiem nieźle. Jest taki mega responsywny ten samochód. Wow! Czekaj. Musimy odpalić wyścig. O! To może maraton, ile on ma kilometrów? On jest za długi, co? Za długi. Ja nie wiem jak wy lubicie okrążenia? Ja lubię sprinty, chodźmy tutaj. To jest 3-litrowa V8 bodajże. Wydawał mi się ten samochód to najbardziej odpowiedni do tego samochodu, bo był niezbyt ciężki. Napęd na tył. Ale fura jest, kurczę, faktycznie niewielka, nie? I V6 tutaj? Nie wiem, jaka w standardzie jest. Może standardowy silnik lepiej by zadziałał? Na przykład byłby lżejszy czy coś? Nie mam pojęcia. Dobra, wystartowali. Jadą. Źle go ustawiłem. Przód traci przyczepność przy skręcaniu. O kurde. Aj! No i zrobił się podsterowny. Ale myślę, że da się go zrobić na skręcanie. Chyba pobiorę zaraz sobie tunik jakiegoś innego gracza. No i sorry, chlepciu. I sprawdzę wtedy. Jest taki strasznie, ja nie mogę nim zrobić takiego gładkiego zakrętu. Strasznie skrętny jest, prawie jak Sesto. Tylko, że Sesto połyka dosłownie zakręty, no nie? A ten jest taki, no trzeba go lepiej skonfigurować zdecydowanie. Sesto w standardzie praktycznie te zakręty robi. I się rozbiłem. Ale myślę, że ma predyspozycję. Za chwilę po tym wyścigu pobiorę sobie jeszcze do niego tuning i sprawdzę. Bo wydaje mi się, że można nieźle go przykoksić. Ten 3-litrowa V8 pasuje spoko, bo jest lekka. Ale podejrzewam, że inni gracze zrobili tutaj tuning taki blejaki. Coś tak czuję. Czyli 7-litrowy silnik V8 i elo, i jedziemy, nie? Ale to jest takie auto. Wiecie co, mi się nie podobają? Nigdy mi się nie podobały te Noble. One są takie, a są, bo są, no nie? Takie kurde, no, ni w dupę, ni w oko. Prawda? Nie możesz powiedzieć nic złego, nie masz nic dobrego powiedzieć. Ja to bardzo lubię oceniać samochody pod kątem wyglądu, nie? Albo mi się podoba z wyglądu, albo nie. Biera, albo nie biera. Dobra, go. O, emotki tylko. W grze połączyłem się emotki super. Dobra. Wiecie co, nie wiem co powiedzieć w tym samochodzie. Zobaczmy jakiś tuning tutaj do niego. Na pewno nie chcę AWD. Oczywiście wszyscy prawie robią AWD. To znaczy, najczęściej pobierane tuningi to są pewnie z AWD, coś tak czuję. RWD dobry. A, ktoś tutaj zrobił z małą mocą, 600 koni mechanicznych i w klasie S1. Myślę, że to jest dobry plan, żeby w klasie S1 go zostawić. Bo do klasy S2 on jest, no, chyba się zbytnio nie nadaje. Dobra, a zobaczmy.
Tutaj ktoś zrobił ładny tuning, chyba RWD. Tutaj ktoś zrobił za mocny. 1000, konie. Tutaj ktoś zrobił na 600. To myślę, że będzie. Że będzie ok. Na 600 koni. No, dla niego klasa S2 jest odpowiednia. O, ty kurde. No, teraz to lata. O, wypadłem. Ale to zakrętu nie zrobił przy max prędkości. Musiałem trochę tam gazu puścić, żeby się zmieścić. Ale tak, dla niego chyba dedykowana jest klasa, klasa S1. S2 jest za wysoka, zdecydowanie. Samochód ciekawy, bo takie małe główienko całkiem nieźle sobie radzi tutaj na tych zakrętach. No, trzeba się do niego przyzwyczaić, nie? Też trochę. Chyba ma predyspozycję, żeby być takim jednym z lepszych samochodów w ogóle w klasie S1 do zakrętów, jak myślicie? Króciutki taki, malutki, trochę podsterowny jednak, ale może da się go jakoś lepiej stuningować. Noble N? To on się nazywał N? N400, no. M400, okej. Nie N, tylko M. Taki sobie, nie?